A ja pozwolę sobie przedstawić, pan Hieronim Kozakiewicz, człowiek boksu od wielu, wielu lat. I aktualnie byłeś w Baku przed Mistrzostwami Świata, kongres aibowski i tematyka była poruszana, sprawa amatorstwa, a zawodostwa. Może podzielimy się z kibicami Boxer.org odnośnie, jakie tam tematy były poruszane i co, w jaki sposób AIBA widzi właśnie ten, może przeobrażenie i zajęcie się boksem zawodowym również przez tą Światową Federację Boksu Amatorskiego. No właśnie moim celem wyjazdu do Baku było właśnie kongres AIBA, który się odbył 24 września i na kongresie było poruszony temat boks, profesjonalny boks aibowski, gdzie jest to dla boksu amatorskiego, dla federacji w świecie, no duża furtka i działanie, gdzie będą mogli boksować zawodnicy, jak w boksie zawodowym i amatorskim, bez kasku, bez koszulek, gdzie tak samo ci zawodnicy, którzy będą mieli podpisane umowy z AIBA i z federacjami danych państw, będą mogli startować w mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy czy na olimpiadzie. Jest to bardzo istotne dla naszego boksu amatorskiego, gdzie wielu, wielu zawodników odchodzi do innych grup zawodowych. Wiadomo, jest to powód jedyny. Zawiązują rodziny, gdzie potrzebują środki do życia, a niestety przy boksie amatorskim nie ma aż tylu sponsorów, gdzie by mogli wystarczyć pieniążki na utrzymanie rodziny, domu, żony, dziecka. I na tym kongresie zostały wznowione zmianki w statucie Światowej Federacji Boksu Amatorskiego, gdzie jest właśnie włożony punkty boksu zawodowego i na tym miałem zaszczyt uczestniczyć na tym kongresie i podnosić głos i wspólnie przy 127 państwach zaakceptowane zmianki w statucie AIBA. Chcę tu jeszcze nadmienić, gdzie przedstawiciel Światowej Federacji Boksu Amatorskiego na dzień dzisiejszy, jako to nowy twór tego Wydziału Profesjonalnego Boksu Amatorskiego, jesteśmy w szóste pierwszych na świecie państw, którzy złożyli swój akces do profesjonalnego boksu AIBA. A jakie to są państwa? No to wymienione, ja teraz bym się mógł pomylić, przepraszam, tylko powiem, że to jest 6 państw, a na pewno znaczących się w świecie. Jakie ma zdanie na ten temat Międzynarodowy Komitet Olimpijski, bo tutaj czy te dwa fakty, powiedzmy uczestnictwo w olimpiadzie i w boksie zawodowym, czy tutaj nie ma jakichś, powiedzmy, barier, które by Międzynarodowy Komitet Olimpijski zrobił? Już chciałem tu dodać, że nie ma na pewno, bo AIBA jest podzielone na trzy takie grupy. Komitet Olimpijski, Komitet Ligi Światowej i teraz Komitet Profesjonalnego Boksu AIBA. Chciałbym tu dodać, że na stronie głównej Polskiego Związku Bokserskiego po lewej stronie w regulaminach jest przetłumaczone z angielskiego na polski i jest tam wyszczególnione i tabela, jak to wszystko wygląda, że jedno z drugim nie będzie się kłócić. Po prostu grupa ludzi, która będzie odpowiedzialna za profesjonalny boks aibowski. Chciałbym tu tutaj właśnie dodać, że zapoznałem się z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za AIBA przez pana Adama Kusiora, który w AIBA, w strukturach AIBA bardzo wysoko stoi, przewodniczący od spraw trenerskich AIBA i technicznym delegatem. Przepraszam, wejdę w słowo, na Mistrzostwach Świata w Baku jako delegat techniczny Mistrzostw Świata. Oczywiście, oprócz tego jest bardzo, bardzo wysoka odpowiedzialność, jeżeli ktoś się zna na boksie i orientuje, jest to poważna funkcja. No i właśnie Adam mi to zapoznał z tymi ludźmi i chciałbym dodać więcej. Ci ludzie, którzy jest to czteroosobowy skład, z dwoma ludźmi się poznaliśmy, zostaną zaproszeni do Warszawy i z prawnikami będą dalsze rozmowy prowadzone. W niedalekiej przyszłości na pewno dalsze informacje pójdą, ale chciałbym jeszcze tu dodać, jak jestem przy mikrofonie, że jutro w sobotę
8 października. Spotkanie robię z trenerami, z przedstawicielami, z kierownikami ekip i więcej powiem na ten temat. Czyli po prostu no, społeczeństwo bokserskie w Polsce zostanie doinformowane o takiej możliwości, że zawodnicy boksując zawodowo nie tracą tych praw właśnie do uczestnictwa w Mistrzostwach Świata, w Olimpiadzie, w Mistrzostwach Europy. I oczywiście, jeżeli będą to grupy zaakceptowane przez Światową Federację Boksu. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że na pewno będę prosił o spotkanie z promotorami polskimi, czy Wasilewski, czy Gimitrów i wielu innych, spotkanie, żeby to nie polegało na tym, żeby jeden drugiemu robił podgórkę w boksie zawodowym, nie? Tylko była współpraca, żeby walka polegała na etapie sportowym, nie jeden drugiemu, że ja Polski Związek Bokserski, bo ja reprezentuję na dzień dzisiejszy jako Polski Związek Bokserski w strukturach profesjonalnego boksu AIBA, ale żeby właśnie też była ta współpraca z innymi grupami zawodowymi. Ten pomysł został zaakceptowany na posiedzeniu zarządu w Pile. Czy może coś więcej na ten temat? No co więcej, no to na przedostatnim Grand Prix w Pile odbył się zarząd, gdzie zostałem zaproszony i przedstawiłem pewne argumenty, które zaakcentowane zostały i zatwierdzone przez Polski Związek Bokserski jednogłośnie na zarządzie, że trzeba to robić. Jest to ratunek dla boksu amatorskiego i z tych środków, które będziemy, a uważam, będziemy uzyskać, że na pewno zarobią i Polski Związek Bokserski, okręgowe związki sportowe, gdzie na pewno te środki dla okręgu to będzie na szkolenie grup trenerskich i dla zawodników do lat 23. No naprawdę świetny pomysł i tutaj wydaje mi się, że jest to prawidłowa droga. Do tej pory, powiedzmy, przechodzenie zawodników, nawet naprawdę bardzo utalentowanych w kręgu Polskiego Związku Bokserskiego do grup zawodowych, no było trochę na zasadzie takiej łapanki i wybierania, jeżeli to nie był ten rok olimpijski, samowolnie można powiedzieć. No i samowolnie nie było na to przepisów, że ani Ministerstwo Sportu, ani nikt nie mógł tego powstrzymać. A chciałbym tu jeszcze dodać, jeżeli w boksie amatorskim nie ma wyników, nie ma osiągnięć na arenie, już mówię najwyższej, olimpijskiej, to Ministerstwo Sportu nie zabezpieczy, nie da tych środków, tylko jeszcze tym bardziej zmniejsza środki dla PZB. A sport to pierw jest biznes. Są pieniążki, a dopiero sport, który można to budować, struktury sportu. No dzisiaj kosztuje, prawda, sport amatorski nawet i to bardzo duże pieniądze i myślę, że jest to dobra droga zarządu Polskiego Związku Bokserskiego właśnie do no, stworzenia tego banku naprawdę stojącego i pojemnego również w rozwój boksu amatorskiego. Oczywiście. Chciałbym tu też jeszcze dodać, że prosiłbym o zaufanie jako mnie, jako szefa tego wydziału przy Polskim Związku Bokserskim, że będę stawał na wysokość najwyższej półki i żeby jednak to się odbyło. Chciałem powiedzieć, że już mam sponsora, że już są prawnicy, którzy będą bezpłatnie to robić umowy pomiędzy zawodnikami a wydziałem profesjonalnego boksu. I tutaj jeszcze raz mówię, że obdarzyć mnie zaufaniem. A jak tu pan powiedział, jestem wieloletnim już działaczem. Zaczynałem od podstaw, od najniższej komórki społecznej, sportowej i byłem jako wiceprezes PZB. No ja życzę powodzenia i oby ten pomysł wszedł w realizację z dobrym skutkiem i oczywiście podniesienia naszych no, medali, które są niezbędne, aby ministerstwo mogło i prawnie po prostu finansować Polski Związek Bokserski w taki sposób, aby nasze wyniki po prostu zaczęły świecić na arenie międzynarodowej, olimpiadach, mistrzostwach świata i Europy, bo wszystko to ma na celu, żeby właśnie tak było. I tu na zakończenie chcę podziękować i za wspaniały pomysł AIBA, Światowej Federacji Boksu, o tym, że stworzyła taką komórkę.
I tu przy okazji też podziękować Adamowi Kusiorowi, który no, w pewnym sensie obiecał mi też dużą pomoc, bo jednak, jak mówię, jest w tych strukturach AIBA. No i właśnie o to chodzi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I zapraszam na półfinał w serii numer 2. Dziękuję bardzo. I teraz już przechodzimy do pojedynków. Pierwszy pojedynek półfinałowy serii popołudniowej, kategoria wagowa 56 kg. Jędrzejewski Marek, narożnik czerwony, KS Damnica w czerwonym stroju i Michał Smerdel, Gwarek Łęczna w niebieskim kasku i w niebieskich rękawicach. Bardzo ciekawy pojedynek. Po pierwszej rundzie prowadzenie Jędrzejewskiego 5-2. Smerdel tutaj, powiedzmy, chyba pierwszą walkę w życiu z tak wymagającym przeciwnikiem ma. Zawodnik, który jest jeszcze, można powiedzieć, do końca roku juniorem. No ale już jego wyniki sportowe no, preferują go do zajmowania jak najwyższych pozycji w Mistrzostwach Polski młodzieżowych. Spokojnie teraz. Piękny prawy prosty Smerdla. Sędzią ringowym tego pojedynku jest sędzia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Tutaj końcówka drugiego starcia. I druga runda, 5-5, ale w dalszym ciągu 3-punktowa przewaga reprezentanta KS Damnicy. Trzecia decydująca runda. No myślę, że tutaj Smerdel nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 3 punkty w punktacji elektronicznej to naprawdę bardzo niewiele. Doświadczeniem na pewno Jędrzejewski przewyższa swojego przeciwnika. No ale Smerdel przechodzi dzisiaj naprawdę egzamin dojrzałości, jeżeli chce się liczyć już w starszym gronie bokserskim. No dzisiaj musi się pokazać. Piękna akcja Smerdla, odchylenie prawy i lewy prosty i tutaj ta runda. Pan Bolesław Harenda w narożniku tam już traci, powiedzmy, nerwy i zaczyna szaleć, można powiedzieć.
Kolejna bardzo ładna akcja Smerdla. Pan Łukasz Demel, sędzia ringowy tego pojedynku, tutaj naprawdę również bardzo dobrze prowadzi ten pojedynek. Pojedynek zresztą czysty, takie już jakieś przewinienia, które, no, na które sędzia ringowy musi zwracać uwagę i tutaj z tego zadania sędzia ringowy pan Łukasz Demel wywiązuje się należycie. Przerwy i już finisz, można powiedzieć, pojedynku. No naprawdę Smerdel zadał w tej trzeciej starciu bardzo dużo ciosów. Jestem bardzo ciekawy, jak to widzą sędziowie punktowi tego pojedynku. Końcówka też zdecydowanie dla Smerdla. I przepiękny prawy, teraz prosty. Aż odskoczyła głowa Jędrzejewskiego. Kondycyjnie zdecydowanie tutaj lepiej przygotowany Smerdel. I koniec pojedynku. Ojcowskie uściski trenera Harendarza i jednego i drugiego zawodnika. Chwila niepewności. I zaraz ogłoszenie werdyktu. Zwycięstwo Marka Jędrzejewskiego.